Witam wszystkich, z tej strony Merol. Mamy dziś 20 czerwca i zapraszam na przegląd analizy technicznej. W dzisiejszym odcinku klasycznie zobaczymy sobie, jak radzi sobie Bitcoin oraz zajrzymy do dwóch wybranych przeze mnie altcoinów. Serdecznie zapraszam. I zaczynamy sobie od Bitcoina. Pepe tutaj rozpoczyna trening. Przejdźmy sobie najpierw może do tego wykresu falowego. Teraz ostatnie poziomy, które tutaj gdzieś podawałem, dostały zaliczenie, był popyt, ale to było wszystko. Nie dostaliśmy większego ruchu. I teraz jak się rozwinęła sytuacja? W związku z tym potencjalna fala czwarta, która tutaj mogła się rozbudowywać, została zanegowana, więc to nie jest fala czwarta już. I musimy, jakby mieliśmy tutaj w sumie już jedynkę, dwójkę i trzeba zaakceptować, że trójka była w tym miejscu i czwórka zakończyła się tak naprawdę tutaj. Czyli tu mamy czwóreczkę. Tu zostaje piątka prim i nasza ogólna piątka również zakończyła się w tym miejscu. Czyli damy jeszcze sobie coś takiego. W związku z tym jest już po pięciofalowym ruchu i dla całego impulsu wzrostowego jest techniczna tutaj możliwa korekta. Teraz ta korekta narysowała tutaj już trójfalową strukturę. Ja ostatnio nie zauważyłem tego, że mieliśmy tu zaliczenie 382, więc technicznie możemy to uznać już jako falę A. I potencjalnie ta struktura mogła się tu zakończyć. Mogła, ale wcale nie musi. Mamy zaliczenie 50, co pasuje pod strukturę. Natomiast zdecydowanie lepsze poziomy mamy poniżej, na 62, 430 i okolice 61. 700. To są w tym momencie, to jest w tym momencie najlepsza strefa do zajęcia pozycji. Dlatego należy jeszcze brać pod uwagę taką sytuację, że Bitcoin będzie spadał w dół właśnie do tej strefy i może to się narysować po powtórzeniu właśnie zakresu tej ostatniej korekty. Czyli mamy tutaj strefę. Zobaczmy jeszcze, jak wygląda sytuacja z potencjalną strukturą spadkową. Bo jakieś poziomy tutaj też się przecinają w tym miejscu, dlatego ta strefa będzie dość silna, jeżeli chodzi o potencjalną korektę. Dlatego nawet jeżeli Bitcoin będzie rosnąć dalej, to ta strefa pewnie wywoła nam jakiś ruch, a jest cały czas szansa, że zejdziemy do poziomów niżej i to będą najlepsze miejsca do zajęcia pozycji aktualnie na longa długoterminowo. Z aktualnego miejsca również możemy się podnieść już, ale ten popyt na mniejszym interwale tutaj no, nie był zbyt fajny, szczególnie na początku. Natomiast jak dzisiaj spojrzymy na market ogólnie, no to coś zaczyna się faktycznie dziać. Alty są na zielono, budują się formacje, pojawia się jakaś nadzieja, że w końcu rynek może ruszy. Mimo to zwracam uwagę na tą strefę. Ona może być jeszcze tym takim powodem do spadku. Jeżeli chodzi o długoterminowe scenariusze, no to potencjalnie one się lekko modyfikują, ale cały czas strefa powyżej wierzchołka na spadki jest aktualna i trzeba tutaj uważać. Natomiast jeżeli okaże się, że tutaj ta dwójka zostanie zaakceptowana i rynek rozpocznie ruch impulsowy, no to może być fajnie w nadchodzących tygodniach i miesiącach. Ale no to musimy poczekać na kolejne świece, bo jeszcze tego ocenić dobrze nie można. Następny wykres, no to właściwie tutaj te ostatnie poziomy. Ja osobiście miałem jedną pozycję już na break-even, jedna na SL-u. Także tutaj to poszło, ale no tak jak ja jeszcze nie otwieram pozycji nowej. Ja osobiście czekam na jeszcze chyba zejście niżej albo potwierdzenie zmiany trendu z tego miejsca. Ok,
I jeszcze przejdźmy sobie do dominacji. Dominacja zrobiła fajny ruch w dół, co spowodowało, że altcoiny zrobiły podniesienie, zbudowały formacje, pokazały dość znaczący popyt, można by powiedzieć, na niektórych parach. Wygląda to całkiem nieźle, ale też jeszcze jest zbyt wcześnie, żeby móc dobrze ocenić altcoiny. Sama dominacja nas zaczyna wspierać, ale to nie jest to sygnał do odwrócenia. Tu oczywiście korekta może się jeszcze pogłębić, co spowodowałoby wzrosty jakieś większe na altcoinach. Ale nie traktowałbym tego jako początek jeszcze prawdziwego alt seasonu. Teraz musimy się podnieść i zregenerować. Dopiero po regeneracji będziemy mogli szukać przesłanek na jeszcze kolejne te ruchy prawdziwe alt seasonowe. I pierwszy altcoin, który dzisiaj wybrałem, czyli OP. OP jest u mnie cały czas na celowniku. Dlaczego? Dlatego, że była tutaj wyznaczona długoterminowa strefa na buy, ona została ładnie zaliczona i no, ten pierwszy popyt się nie pojawił taki, jak byśmy chcieli. I wspominałem wielokrotnie, ostatnio również często na grupie, że te altcoiny powinny powywalać dołki i po wywaleniu tych dołków powinien pojawić się popyt. Ponieważ technicznie OP zachowywał się najlepiej, to on jest u mnie na tapecie jako taki pierwowzór i czytam, jakby staram się odczytać z tego wykresu, jak będą zachowywać się altcoiny. I wiele z altów właśnie na ostatnich spadkach zrobiło zejścia po ostatnie dołki i to jest bardzo dobry znak, ponieważ te scenariusze zaczęły się tutaj realizować. Natomiast sam popyt, który tutaj się pojawił, według mnie jest niewystarczający, w sensie on jest zbyt mały. Co daje jeszcze zagrożenie, że wykresy mogłyby się cofnąć jeszcze raz po dołki, na przykład taki OP mógłby tu zaliczyć linię trendu, którą można było uznać za istotną i dopiero ruszyć. Jak przejrzałem różne alty, to one, można powiedzieć, że jest tak 50-50. Część altcoinów ma słaby popyt, ale część altcoinów ma bardzo duży popyt z tych swoich jakichś stref, co podpowiada, że chyba market mógłby ruszyć właśnie do góry. W związku z tym, jeżeli chodzi o alty, najlepiej by było, żeby zaczęły nam wywalać przynajmniej ostatnie wierzchołki i łamać lokalne trendy, co mogłoby dać nam jakąś przesłankę do poszukiwania pozycji długich i jakichś może ewentualnych jeszcze zakupów. Także na przykład OP dopiero po wybiciu tego wierzchołka i korekcie szukałbym pozycji na dźwignię. Zawsze można oczywiście zaryzykować i się stoposować pod dołek, ale cały czas są jakieś tam ryzyka jeszcze na tych altcoinach. Mimo wszystko OP teraz zrealizował scenariusz, wybił dołek i dalszy scenariusz na OP dalszym scenariuszem powinien być wzrost. Także obserwacja teraz będzie dużo większa. Odczytywanie, czy dany popyt jest wystarczający. Na razie oscylator można powiedzieć, że nieźle się podniósł, ale zdecydowanie więcej będzie można powiedzieć, jak przebijemy te ostatnie wierzchołki i będziemy mieli dużo, dużo więcej świeczek. Także obserwujemy, wygląda to nieźle i zobaczymy, jak to będzie wyglądało niedługo. I ostatni walor dzisiaj, czyli Shiba. Wracamy sobie tutaj po kilku tygodniach. Sama Shiba, już tak jak wspominałem kilkukrotnie, będzie tutaj, właściwie rysuje strukturę reakumulacyjną. Dostaliśmy zejście do strefy, następnie wybicie dołka i aktualnie można by uznać to miejsce jako spring. Technicznie. I technicznie również uważam, że powinny nam rozpocząć się wzrosty. Na razie popyt z tych miejsc oceniam jako średni, szczerze mówiąc. Nie podoba mi się to, jak rozpoczynają podniesienie. I właśnie na przykład Shiba jest takim walorem, gdzie tego popytu jakby takiego zwiększonego nie ma. Ale już wcześniej też Shiba pokazywała momenty, w których tego popytu nie było, a i tak w końcu wystartowaliśmy, jak już byli na to gotowi. Więc technicznie zaczynam patrzeć teraz do góry na Shibę i tutaj również dobrze by było złamać przynajmniej jakieś tutaj ostatnie lokalne korekty, zanim będziemy szukali jakiejkolwiek pozycji
na dźwigni. Czyli teraz mamy tutaj naszą strefę oporu, a najlepszą opcją byłoby złamanie naszej strefy i przebicie tego wierzchołka. Jest tutaj co prawda dość duży ruch do zrobienia do tego miejsca, bo to jest technicznie 13%. Więc trzeba by tutaj się zastanowić, bo to można na lewa, żeby coś tam może spróbować. Ale technicznie dopiero od tego miejsca będzie bardziej bezpiecznie, żeby po korekcie próbować nowych pozycji do góry. Także altcoiny są w dobrych miejscach. Według mnie to już jest czas na start. Jeżeli my nie ruszymy z altcoinami w ciągu najbliższego tygodnia, to uważam, że będzie bardzo, bardzo źle na altach. Jest tutaj dużo czynników, które pokazują, że na altach nie ma aż tak dużo płynności, nie ma aż tak dużo zleceń. Jest tych altów w ogóle zbyt dużo i zaczynam się zastanawiać nad zmianą strategii w ogóle handlu na altcoinach. I to może być dość istotne na perspektywę długoterminową, ale póki co trzymamy się scenariusza. Także alty według mnie to jest jakby ostateczny moment na podniesienie. Jeżeli nie rozpoczniemy podniesienia i będą przesłanki na dalsze spadki, to może być bardzo, bardzo, bardzo krucho na altcoinach. Ale ja jestem dalej dobrej myśli, bo trend jest naszym przyjacielem. Ostatnio na praktycznie wszystkich altach według mnie były przesłanki na zmianę tych trendów. Także trzymam się scenariusza. Tym samym życzę dobrego handlu, pozdrawiam serdecznie i słyszymy się za tydzień. Cześć, siemanko.